Drogie siostry, drodzy bracia, jest mi bardzo miło, że dzisiaj możemy wspólnie otwierać Słowo Boże. To jest taki dobry czas, kiedy możemy przenieść się w inną, lepszą rzeczywistość, pomimo tego, że wciąż pozostajemy tu na tej ziemi w takich, a nie innych warunkach. Zanim jednak to zrobimy, chciałbym, żebyśmy o pomoc zwrócili się do tego, który jest autorem Słowa i który jest jedynym, prawdziwie zdolnym je właściwie wyjaśnić. A więc zechciejmy skłonić głowy do modlitwy. Łaskawy Panie i Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przychodzimy przed Twój święty majestat, dziękując Ci za tę dobrą chwilę, kiedy możemy otwierać Twoje słowo, by zeń zaczerpnąć mądrości, by wiedzieć, jak poruszać się w tym świecie, pełnym rozmaitych zasadzek, pełnym niejasności. Dziękujemy Ci, że dałeś to słowo jako pochodnie i prosimy Cię, Panie, by ona teraz rozświetliła dobrze nasze umysły. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci za to i bądź uwielbiony po wszystek czas. Amen. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj, abyśmy porozmawiali trochę na temat tożsamości adwentystycznej. Moglibyśmy więc główny temat naszego rozważania streścić w takim prostym zapytaniu: jedyni czy jedni z wielu? Kim jesteśmy? No, odpowiedź na to pytanie jest dosyć istotna, ponieważ niektórzy powiadają, że po co kolejny kościół, skoro kościół jest jeden, więc nie ma potrzeby, żeby istniał tam jakiś następny. Inni z kolei mówią, że nie, no i właściwie to jest miło, jest przyjemnie, ponieważ to jest taka dobra wspólnota. Więc jeśli mówimy o tożsamości adwentystycznej, to przede wszystkim stawiamy kwestię, czy jest ona naprawdę potrzebna, a jeśli tak, to na czym powinniśmy ją oprzeć? No i tutaj od razu niektórzy powiedzą, no na zasadach. To zasady muszą być doskonałe, muszą być bezbłędne. Z pewnością tak. Czy tylko? Inni zaraz wkroczą i powiedzą, no nie, nie, to my potrzebujemy również życia odpowiedniego. Potrzebujemy dobrego życia chrześcijańskiego i ono będzie wyznacznikiem naszej tożsamości. No ale z tym życiem, no to tak też różnie bywa, a nawet gdyby było ono takie wspaniałe, to my przecież przypominamy sobie różne osoby z Pisma Świętego, które prowadziły bardzo przykładne życie, jak choćby Nikodem, jak choćby ten bogaty młodzieniec, którego spotkał Chrystus w pewnym miejscu. I obaj ci ludzie otrzymali od Chrystusa bardzo wyraźne wskazania mówiące, co powinni zrobić, żeby naprawdę znaleźć się w gronie zbawionych, bo to, co robią do tej pory, nie kwalifikuje ich do tego. A więc widzimy, że sprawa wbrew pozorom jest trochę skomplikowana. Jest trochę skomplikowana. W związku z tym, jeśli mówimy o tożsamości adwentystycznej, to zgodnie z naturą tego słowa, mówię o tożsamości w tej chwili, zakładamy pewną odrębność. Pewną odrębność. To może wydawać się trochę niepokojące w świecie, który nieustannie mówi o jedności, o tym, że powinniśmy do jedności dążyć. No i świat chrześcijański również stale powtarza pewną myśl dotyczącą jedności. W związku z tym, no, potrzeba nam zapytać, czy tożsamość, czy odrębność jest rzeczywiście potrzebna i na czym się ona zasadza. Dobrze jest sięgnąć do pewnych historycznych przekazów Pisma Świętego, ponieważ to, czego ludzie doświadczali wcześniej, to wielokrotnie się powtarza. My inaczej ubieramy się niż starożytni, ale mamy dokładnie te same problemy jak oni. A więc możemy zupełnie śmiało, z ich różnych doświadczeń czerpiąc, spróbować rozwiązać nasze problemy. I gdy przypominamy sobie początek ziemskiej historii grzechu, to widzimy, że zaraz po zaistnieniu tej tragedii Adam z Ewą wychodzą z raju
I rozpoczyna się system ofiarniczy. System ofiarniczy. Gdy człowiek grzeszy, może się pojednać z Bogiem poprzez ofiarę. Poprzez ofiarę. I tak też jest opisana historia pewnych ofiar, które składały dzieci Adama i Ewy, Kain, Abel. Wiemy, co z tego potem wyniknęło. I tak do czasu potopu ten system ofiarniczy trwa i ludzie na podstawie tych prawidłowo składanych ofiar mogą pojednać się z Bogiem. Jedni to robią, inni nie. I już widzimy, że sam ten fakt sprawia, iż dokonuje się pewien podział. Jedni chcą podążać za Bożymi wskazaniami, inni mówią nie, z jakichkolwiek względów. To już nie będziemy o tym w tej chwili rozmawiać. Mają pewne powody, które skłaniają ich do tego, żeby odrzucać to. A więc jedni uzyskują tę tożsamość wiernych dzieci Bożych, a inni nie. I tak dzieje toczą się aż do czasów Noego. Przychodzi chwila, kiedy Bóg zleca Noemu pewne przesłanie, bardzo istotne, i Noe zaczyna, że Bóg zdecydował, iż dalej świat nie będzie trwał w takim stanie, że grzech rozpanoszył się tak dalece, iż jeśli ludzie się nie nawrócą, to Bóg położy temu kres. Przewidziany był nawet pewien czas na poprawę, 120 lat, i Noe, budując arkę w tym czasie, nieustannie głosi, bo to poselstwo wzywa ludzi do opamiętania. Niektórzy się opamiętują, inni nie. Znów widzimy, że dochodzi do pewnego podziału na podstawie tego, w jaki sposób ludzie traktują Boga. Czy poważnie podchodzą do Jego słowa, czy też nie. I ci, którzy poważnie to potraktowali, żyli w ciągu tych lat budowy arki, po prostu umierali. Bóg chował ich, ich los przyszły jest zagwarantowany, pomyślny los przyszły po zmartwychwstaniu. Natomiast w tym ostatnim momencie, kiedy już trzeba było do wybudowanej arki wejść, to znalazło się tylko 8 osób, a więc najbliższa rodzina Noego, ludzie, którzy byli zdeterminowani, żeby odpowiedzieć pozytywnie na Boże wezwanie. A więc nie tylko składali ofiary, nie tylko w czasie budowy arki byli wierni temu wcześniejszemu poleceniu, że aby pojednać się z Bogiem, to trzeba złożyć ofiarę z baranka. Tak, oni to robili. Ale również postanowili być wierni we wszystkim, w każdym słowie, które Bóg kierował do człowieka. I dlatego wtedy, kiedy przyszło wezwanie, wejdź do arki, to Noe wraz z rodziną weszli do arki. I to było miernikiem ich tożsamości. Tej tożsamości, która pozwoliła im uratować życie. Wiemy, co dzieje się dalej. Potem przychodzi czas Mojżesza. Mojżesz dostaje od Boga polecenie, aby wyprowadzić lud z ziemi egipskiej, tam, gdzie pozostawali w niewoli. I znów, przesłanie jest proste i klarowne. Proste i klarowne. Aby okazało się skuteczne, trzeba było je przyjąć i zastosować wszystko, co z tym przesłaniem się wiązało. A więc nie tylko trzeba było w odpowiednim czasie zabić baranka paschalnego, nie tylko przyrządzić go w odpowiedni sposób, ale tej pamiętnej nocy trzeba było pozostać w domu i na hasło, które padło, wyjść i iść przed siebie. I ci, którzy to zrobili, którzy wykazali gotowość przyjęcia Słowa Bożego w pełni, nie tylko w pewnym fragmencie dotyczącym samej ofiary, ale ci, którzy w pełni zechcieli przyjąć Boże przesłanie, uratowali się. Oni rzeczywiście wyszli. Widzimy, że tożsamość ludu Bożego i w jednym, i w drugim przypadku, i za czasów Noego, i za czasów Mojżesza, ściśle związana jest z posłuszeństwem pełni Słowu Bożemu. Nie tylko pewnym fragmentom,
nie tylko tym rzeczom, które mi odpowiadają, ale również i tym, które mogą wydawać się niezrozumiałe czy wręcz niewygodne. To jest ważne dla nas dzisiaj, ponieważ my żyjemy w czasie, kiedy chrześcijanie w różnoraki sposób selekcjonują Słowo Boże, wybierają z niego pewne elementy, a nawet czynią inne rzeczy jeszcze, posługują się terminologią biblijną, używają pewnych słów, którymi Bóg się posługiwał, ale nadają im inne znaczenie. Inne znaczenie. A więc tutaj dochodzi do naprawdę istotnego rozejścia się drogi Bożej z tą drogą, którą człowiek uznaje za Bożą. Dlatego też Bóg posyła dzisiaj również pewne przesłanie, które określa tożsamość Jego ludu. To przesłanie, jeśli przyjęte, zaświadcza o tym, że człowiek, który rzeczywiście poważnie je traktuje, chce należeć do grona Bożych przyjaciół, chce należeć do grona tych, na których Bóg naprawdę może polegać. Myślę oczywiście o tak zwanym poselstwie trójanielskim, a więc o tym, które zwiastowane jest przez trzech aniołów lecących przez niebo, a przesłanie to znajduje się w 14 rozdziale Księgi Objawienia. I chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz to miejsce, mimo że jest nam dobrze znane, ale naprawdę warto odczytywać dobrze znane fragmenty, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg może nas zachwycić lepszym zrozumieniem tego, o czym myśleliśmy do tej pory. W każdym razie już z tych rozważań dotychczasowych widzimy, że postawa człowieka w stosunku do Boga, a więc to, jak człowiek pojmuje swoje kontakty z Bogiem, czy dla niego Bóg jest rzeczywiście Panem i Zbawicielem, czy tylko Zbawicielem może, ta postawa poddaństwa, uległości będzie decydowała o tym następnie, jaką doktrynę człowiek uzna za słuszną. A więc czy będzie gotów przyjąć wszystko, tak jak Pan Jezus powiedział, człowiek ma żyć każdym słowem pochodzącym z ust Bożych? Czy też człowiek powybiera sobie tylko pewne fragmenty, które mu odpowiadają? A więc z postawy, ze stosunku człowieka do Boga wynika to, jak traktuje doktrynę biblijną, jak traktuje biblijne nauczanie. A to następnie będzie określało, w jaki sposób ten człowiek będzie żył. A więc jak będzie wyglądało jego praktyczne chrześcijańskie życie. Czytamy więc w tymże 14 rozdziale Księgi Objawienia, że ten pierwszy anioł, który ma Ewangelię wieczną, jak czytamy, i leci, aby zwiastować ją wszystkim mieszkańcom ziemi, mówi, wiersz 7, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Nie będę dokonywał w tej chwili dokładnej egzegezy tekstu, ponieważ mamy pewne ramy czasowe, nie byłoby to właściwe. Natomiast chciałbym najważniejsze tylko elementy tutaj wyłowić z całego poselstwa trójanielskiego i wskazać na to, w jaki sposób one dzisiaj mówią o naszej tożsamości adwentowej i na ile to jest ważne. A więc bojaźń Boża, bójcie się Boga. Można by powiedzieć, Panie Boże, na świecie jest już tyle rzeczy, które przyprawiają nas o strach i jeszcze mamy się Ciebie bać? Tak, oczywiście, że tak. Właśnie dlatego, że owa bojaźń Boża, i to trzeba od razu powiedzieć, jest najlepszym lekarstwem na lęk. Bojaźń Boża jest naprawdę najlepszym lekarstwem na lęk. I tutaj widzimy właśnie,
ilustrację tego, o czym wspomniałem przed chwilą, że ludzie posługują się pewnymi terminami, nadają im określone znaczenie, ale niekoniecznie jest to to samo znaczenie, które nadaje tym samym terminom niebo. Bowiem gdybyśmy spytali o to, no to wobec tego, cóż to jest ta bojaźń Boża? No to nie musimy daleko szukać. Możemy na przykład otworzyć trzecią księgę mojżeszową, czyli księgę kapłańską. A tutaj znajdziemy bardzo dziwną definicję. A więc trzecia księga mojżeszowa, czyli księga kapłańska, rozdział 19. I w tymże rozdziale mamy taką myśl zapisaną w wersecie 32. Czytamy tam, wiersz 32. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. A więc, nie wdając się w szczegóły, bojaźń Boża jest tutaj określona jako właściwa postawa w stosunku do drugiego człowieka. Prawda? Jako właściwa postawa. Zauważamy więc, że nie ma to nic wspólnego z drżeniem kolan przed Bogiem. Prawda? Ale my przyzwyczajeni jesteśmy do nieco innej jeszcze definicji bojaźni Bożej, zapisanej w Księdze Przypowieści Salomona w 8 rozdziale. Jest to chyba tradycja, chociaż w wielu miejscach w Piśmie Świętym spotykamy się z określeniem bojaźni Bożej, którą możemy bardzo dokładnie scharakteryzować właśnie na podstawie tych innych wypowiedzi. Ale ja już nie będę się wdawał w szczegóły, tylko sięgnę właśnie do 8 rozdziału Księgi Przypowieści Salomona, by tam przeczytać myśl z wiersza 13. A więc Księga Przypowieści Salomona, rozdział 8 i wiersz 13. A tam czytamy, że bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Cóż to znaczy w praktyce? To znaczy mieć negatywny stosunek do zła. Nie tylko nie popełniać go, ale nie chcieć go popełniać. Zdawać sobie sprawę z tego, że zło jest czymś wstrętnym, zło jest czymś destrukcyjnym, zło jest czymś absolutnie sprzecznym z naturą dobrego Boga. I w związku z tym ja jako człowiek, który jest zdeklarowanym wyznawcą Boga, rozmiłowanym w Chrystusie, ja mam negatywny stosunek do zła. Owszem, to zło może mnie wabić różnymi swoimi propozycjami. Naturalnie, że tak. Mam grzeszną naturę, więc są pewne punkty zaczepienia dla zła. Tym niemniej ja tego zła nie chcę popełniać. Ja nie chcę z nim mieć nic wspólnego. A skoro mówimy o rzeczach złych, no to od razu wchodzi nam tutaj element prawa. A więc tego wzorca, który pozwoli nam określić, co jest dobre, a co złe. Przypominamy sobie wypowiedź apostoła Pawła z listu do Rzymian, który powiedział, że gdyby nie prawo, to on nie byłby w stanie rozeznać się w tym, co jest właściwe, a co niewłaściwe. I my jako wspólnota wyznaniowa traktujemy Boga poważnie, ponieważ uznajemy Jego wyłączne prawo do decydowania o tym, co jest dobre, a co złe, do definiowania dobra i zła. Tak, my jako wspólnota wyznaniowa przyznajemy Bogu wyłączne prawo do określania tego, co jest dobre, a co jest złe. I wiemy, że Bóg czyni to poprzez dekalog, pokazując nam wzorzec moralny i mówiąc, to, co mieści się w obrębie tego, to jest dobre, to, co wykracza poza to, to jest złe. Szczycimy się odwoływaniem do oryginalnego dekalogu Bożego, mówiąc, że to jest jedyny prawdziwy wzorzec, że wszelkie inne no, są jednak jakimiś podróbkami, a więc są falsyfikatami, w związku z tym nie mają
wiarygodności, i to jest prawda. Szczycimy się szczególnie, kiedy przychodzi do czwartego przykazania, a więc do tego, które mówi o święceniu soboty, ale musimy tutaj zadać sobie pytanie. Skoro powiedzieliśmy o tym, co robimy jako wspólnota cała, czyli jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, to musimy sobie uczciwie zadawać pytanie, czy tak rozumiana bojaźń Boża jako nienawiść do zła jest również naszym indywidualnym udziałem. A więc czy ja sam rzeczywiście mam negatywny stosunek do zła? No bo o ile łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie, biorąc pod uwagę czwarte przykazanie, to już mogą pojawić się pewne różnice, jeśli chodzi na przykład o przykazanie szóste, nie zabijaj. Jakie mamy zdanie, jeśli chodzi o eutanazję? Jakie mamy zdanie, jeśli chodzi o aborcję? Dzisiaj świat i część chrześcijan w ślad za tym światem mówi, że tego rodzaju zachowania są prawami człowieka. Popatrzmy, co się dzieje. Jeszcze nie tak dawno traktowane to było jako przestępstwa. A więc jako wykroczenie w stosunku do złamanie prawa. A dzisiaj mówi się, że to jest prawo człowieka, a więc, że jest to osiągnięcie humanizmu. Co my sądzimy na ten temat? Jakie jest nasze stanowisko? Twoje bracie, twoje indywidualne. A jeśli spojrzymy na przykład na siódme przykazanie, prawda? Kwestia cudzołóstwa. Stosunek Boży do tego jest jednoznaczny i stosunek Kościoła tak samo. My nauczamy, że współżycie seksualne jest dopuszczone w Biblii jedynie dla związku małżeńskiego pojmowanego jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Tylko w tym obrębie dopuszczone jest przez Boga współżycie seksualne. No ale nie sposób zapytać, jak wygląda to teraz w naszym życiu. Czy my naszym codziennym życiem również składamy tego rodzaju świadectwo, prawda? Jak wygląda wierność w małżeństwie? Jak wygląda sprawa tak zwanych związków parskich? To się łada. Ale niezależnie od tego, jak ładną byśmy przykleili nazwę, to dla Boga jest to złamanie przykazania mówiącego nie cudzołóż. Jak wygląda nasz stosunek do całej ideologii, którą dzisiaj określa się mianem LGBT, gender, co my na ten temat sądzimy? My indywidualnie rozmawiając z innymi ludźmi, którzy na przykład usiłują nam wmawiać, że tego rodzaju zaburzenia, bo to są zaburzenia seksualności człowieka, że tego rodzaju zaburzenia są sprawą wrodzoną i nie ma na to lekarstwa. Co my z tym robimy? Czy my potakujemy pokornie głową i mówimy, no tak, no jeśli to jest wrodzone, no to rzeczywiście nic nie można z tym zrobić. Jeśli tak postępujemy, to tym samym przyznajemy, że Bóg jest słabszy od genetyki. A przecież nie trzeba daleko szukać. Wystarczy odnieść się do pierwszego listu Pawłowego do Koryntian, gdzie w szóstym rozdziale, jest wyraźne stwierdzenie mówiące o tym, że, czytam od wiersza 9, pierwszy list Pawła do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 9. Niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie łudźcie się, pisze Paweł, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. To brzmi bardzo minorowo, prawda?
najchętniej wzięlibyśmy gumkę i wymazali ten tekst z całego kanonu biblijnego. Na szczęście nie można tego zrobić. I na szczęście jest jeszcze ciąg dalszy tej wypowiedzi, kiedy w 11 wersecie Paweł pisze: a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Apostoł stwierdził, że ludzie mający problem ze swoją seksualnością, różnoraki problem, tu mówi o rozpustnikach, prawda, mówi: takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni. Proszę bardzo. Aż chciałoby się wykrzyknąć teraz słowami listu do Rzymian, prawda, że grzech nad wami panować nie będzie, skoro jesteście pod łaską. Więc nie ma znaczenia dla Boga, jak silnie zakorzeniony jest grzech. Czy siedzi w naszych genach? Nie ma to większego znaczenia. Jeśli tylko człowiek przychodzi do Boga i mówi: Boże, chcę żyć zgodnie z Twoim kanonem. Chcę tej zdrowej tożsamości, która będzie mnie zaliczała do grona dzieci Twoich. Zrób coś ze mną, pomóż mi. Bóg zawsze odpowie na taką modlitwę. Możemy jeszcze mówić o zadaniach. I warto byłoby się zastanowić z punktu widzenia postępowania. Kierujemy je jako Kościół, jako doktryna. To jest rzecz jasna, prawda? To jest rzecz jasna. W odniesieniu do... Możemy mówić o dziesięcinie na przykład, prawda? Którą skrupulatnie oddajemy. Ale czy równie skrupulatnie rozliczamy się z tymi ludźmi, których zatrudniamy, którzy są naszymi pracownikami? Czy równie staramy się z fiskusem, prawda? Z urzędem skarbowym? O, to już można by się zastanowić. Albo choćby i taka sprawa dotycząca dziewiątego przykazania. Dzwoni telefon w domu i tatuś mówi: odbierz i powiedz, że mnie nie ma w domu. Drobiazg, niby nic, prawda? A jednak złamanie przykazania, a jednak jest to kłamstwo. Czy też należysz, bracie, siostro, do grona tych, którzy uważają, że bez kłamstwa nie da się dzisiaj żyć? No, jeśli tak, to jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że nie da się żyć bez łamania prawa Bożego. A więc mamy dobrą doktrynę, bardzo dobrą. Mamy doktrynę, która jest perfekcyjna. Tak bałoby się, żeby nasze życie było doskonałym odzwierciedleniem tej pięknej. Ale to poselając teraz do 14 rozdziału Księgi Objawienia, to jeszcze: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Oddajcie Mu chwałę. Można by powiedzieć: no chwałę, no proszę bardzo. Mogę mówić stale: wielbię Cię Boże, wielbię Cię, prawda, chcę Cię nosić do góry. Tylko czy o to naprawdę chodzi? Gdy otwieramy 15 rozdział Ewangelii Jana, to tam znajdziemy piękną wypowiedź Pana Jezusa, która wspaniale definiuje oddawanie Bogu chwały. To jest ta ostatnia noc spokojna, spędzana z uczniami przed pojmaniem, przed późniejszym ukrzyżowaniem. W 15 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi tak, czytam wiersz 8. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. To stwierdzenie: uwielbiony będzie Ojciec, dosłownie znaczy: dozna chwały. A więc to jest to, o czym ów anioł,
Boga i oddajcie Mu chwałę. Przynieście Mu uwielbienie. Jeśli obfity owoc wydacie. Ach, no, jeśli chodzi o owoc, to my doskonale orientujemy się, co to znaczy. Wystarczy nam otworzyć 5 rozdział listu Pawłowego do Galacjan, a tam w 21, 2 wersecie przeczytamy, jest miłość, pokój, cierpliwość i tak dalej, i tak dalej. Cały zestaw cnót chrześcijańskich. I wobec tego powstaje pytanie, no jeśli my oficjalnie w Kościele mówimy o tym, że tak, że to oddawanie chwały Bogu to jest nieco innego jak pozwolenie Duchowi Świętemu na to, żeby dobrze ukształtował mój charakter chrześcijański. To jest to słuszne. Doktrynalnie jest to słuszne. Jak wygląda to w praktyce? I od razu możemy powiedzieć, od razu, że jedni zatrzymali się tylko na poziomie podstawowym, na poziomie przebaczenia. I mówią, ja nie potrzebuję niczego więcej, jak tylko tego, żeby mi Bóg przebaczał to, co tam przeskrobię. Czynią to pomimo tego, że przecież mamy szereg wypowiedzi zachęcających do wzrostu. No, sięgnijmy choćby do Pawłowego listu do Kolosan. A więc list do Kolosan. I tam pierwszy rozdział, daleko nie musimy szukać. Jest to wypowiedź dłuższa, ja przeczytam tylko fragment. A więc list do Kolosan, pierwszy rozdział. I tutaj w 9 wierszu Paweł pisze, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, to już nie wcześniejszych myśli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Czy on żąda rzeczy niemożliwych? Czy Paweł pisał o jakiejś abstrakcji duchowej, która jest niemożliwa, która jest takim duchowym science fiction? Czy pisał o rzeczywistości, o czymś, co może się zmaterializować w życiu każdego z nas? Musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak Paweł podchodzi do tej sprawy? On mówi, nie przestajemy się za was modlić, abyście wzrastali w poznaniu, postępowali, prawda? Postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. Da się to zrobić. Niestety są chrześcijanie, którzy mówią nie. Ja w to nie wierzę, to się nie da zrobić. To są biedni ludzie, którzy są zapatrzeni w siebie. Istotnie, jeśli patrzeć na siebie, to może się wydawać, że tego nie da się zrobić. Ale jeśli spojrzeć na Piotrowe chodzenie po wodzie, to musi człowiek zastanowić się, czy jest taka rzecz, przez którą Bóg nie potrafi człowieka pomyślnie przeprowadzić. Czy jest taki problem we mnie, z którym mój Jezus nie poradziłby sobie? Są inni, którzy zatrzymali się na pewnym uświęcenia, i mówią, dotąd, Panie Boże, no to więcej nie trzeba, wiesz, wystarczy. Przecież jak tyle będę robił, to jest naprawdę całkiem fajnie. Całkiem fajnie, więc nie powinieneś mieć do mnie żadnych pretensji. Ostatecznie przecież chodzi tylko o to, żeby być no, przyzwoitym człowiekiem, to już jakoś tam na ten pociąg chyba dostanę. Drugi list Piotra. I takie piękne przesłanie od samego początku, od pierwszego rozdziału. Czytam wiersz 3. Boska Jego moc
Obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. A potem w wierszu ósmym, podsumowując pewną listę cech, które Duch Święty chce człowiekowi dać, ukształtować, to w ósmym wierszu Piotr pisze, jeśli je posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Człowiek nie będzie, człowiek, który jest po Bożej stronie, człowiek, który ma żywy kontakt z Jezusem, on nigdy nie powie dość, Panie Boże, no już jestem na tyle uświęcony, że wiesz, przestałem bić żonę, to jest super. To jak czasem tylko powiem pod jej adresem ciężkie słowo, to przecież nic takiego wielkiego. Nie. Człowiek, który zawsze będzie mówił, Panie, niech Duch Święty pracuje nade mną nieustannie. Moi drodzy, w związku z tym, o czym mówimy teraz, z problemem uświęcenia, niektórzy uważają, że trzeba inaczej podejść do dekalogu, że standard, jaki tu został zakreślony, jest tak niebotycznie wysoki, że po prostu nie da się tego wykonać, nie da się spełnić tych oczekiwań. I mówią tak nieszczęśni pomimo tego, że przecież wyraźnie Jan napisał, że na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega za Niego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Ale niestety no, niektórzy to ignorują i wolą naginać dekalog, zamiast pozwolić Duchowi Świętemu nagiąć samego się do wyboru Boga. Ale Bóg nigdy nie nagina dekalogu. Patrzy, co robią ludzie, jest mu bardzo przykro z tego powodu i ostrzega, że jeśli tego rodzaju praktyki będą kontynuowane, to skończy się to dla ludzi katastrofą. Bo nie można bezkarnie wykrzywiać standardu, który jest obrazem samego Boga, obrazem miłości, obrazem życia. Jeśli ktoś wypacza zasady życia, to znaczy, że schodzi na drogę prowadzącą do śmierci. Ale wróćmy jeszcze do poselstwa trójanielskiego, bo w pierwszym poselstwie, w poselstwie pierwszego anioła mamy jeszcze dwa ciekawe elementy. Mianowicie jest mowa o sądzie. Nadeszła godzina sądu Jego. I my jako lud Boży, mający ściśle określoną tożsamość, lubimy się do tego uciekać, od razu wskazując datę, a więc rok 1844 i mówiąc tak, proszę bardzo, to jest ten początek, nadeszła godzina sądu Jego. To jest prawda. To jest prawda. Zgodnie z biblijnym wyliczeniem opartym na podstawie Księgi Daniela, rzeczywiście sąd Boży wtedy się rozpoczął. Ale sąd to nie jest tylko to. W obrębie sądu dzieje się cały szereg różnych rzeczy. Różnych rzeczy. I ten sąd no, rozciągnięty jest w czasie. Oczywiście powstaje pytanie, co wynika z tego dla mnie? I jak ja zachowuję się w stosunku do tej wiadomości? Czy traktuję ją tylko jako element pozwalający przestraszyć drugiego człowieka, czy może sam powinienem zadrżeć na myśl o tym, że moja sprawa może dzisiaj jest rozpatrywana w niebie. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ Chrystus mówi, że do końca będzie trwał, na tym świecie trwała orka, żniwo, do końca ludzie będą starali się żyć w miarę normalnie. A jednak przyjdzie taki czas, kiedy, jak mówimy na podstawie innego proroctwa Księgi Objawienia, zostanie zamknięty czas łaski. A więc
wszystkie decyzje co do ludzi, co do każdego człowieka indywidualnie zostaną podjęte. I potem dopiero powróci Chrystus. Czy zdajemy sobie sprawę, że z chwilą, kiedy ten wyrok zapadnie, on będzie nieodwracalny. Nie da się już cofnąć wtedy niczego. Gdy myślę o tym, przypominam sobie historię króla Sedekiasza. To jest postać dosyć dobrze opisana i w księgach królewskich, i kronik, a również i w księdze Jeremiasza. Wiele miejsca poświęcono temu człowiekowi, który mógł ocalić swój lud, siebie, Jerozolimę i świątynię. I prorok Jeremiasz wyraźnie o tym mu powiedział, ja już nie będę sięgał do tego tekstu teraz, wyraźnie mu powiedział, ten człowiek mógł ocalić wiele i wielu, ale ponieważ podjął incyzję, ponieważ dał się przestraszyć, zrezygnował z przesłania Bożego, któremu wtedy wyraźnie prorok Jeremiasz przyniósł. I kończyło się to kataklizmem dla niego, dla narodu i dla tego miasta. My żyjemy w czasie, w którym są ostatnie chwile na pojednanie. Wszystko na to wskazuje, gdy patrzymy na wydarzenia dziejące się na świecie. Jesteśmy upewnieni w tym, że powrót Pana Jezusa naprawdę jest rychły. W związku z tym dożywamy tych ostatnich chwil, kiedy jeszcze można się pojednać z Panem Bogiem. Czy jest to przesłanie, które w jakiś sposób rzutuje na Twoje życie? Bo powinno. Zdecydowanie powinno. Niektórzy powiadają, że nie da się pewnych rzeczy wyeliminować. Niektórzy powiadają, grzeszenie jest odruchowe, mamy grzeszną naturę. Moi drodzy, czy jest odruchowe, czy nie, to wymagałoby osobnego rozpatrzenia. Grzeszenie nie jest odruchowe. Nie, nie. Grzeszenie jest decyzją. Grzeszenie jest decyzją. Ale już nie wdając się w tej chwili w szczegóły, chciałbym zachęcić was, abyście obejrzeli sobie w internecie, jest cały szereg różnych filmów mówiących o tym, jak zachowują się zwierzęta. Moja żona niedawno pokazywała mi jeden z takich filmów mówiących o tym, jak człowiek znalazł wilczycę uwięzioną w pułapce, wpadła w sidła. I on zaczął się nią opiekować, przynosił jej jedzenie, w końcu ją uwolnił, troszczył się o jej małe tak samo. W końcu ona odeszła do lasu razem ze swoimi małymi. Minął pewien czas. Pewnego razu ten człowiek znalazł się w opałach, powiem późno już pod wieczór, wracał do domu i chyba zabłądził nawet w lesie. I wtedy odezwały się głosy wilków. I on zobaczył tę, która go osaczała. I zdawał sobie sprawę, że to jest już ostatnia jego chwila. Ale wtedy zdarzył się cud. Wilk zabrał swoich kompanów i odszedł. Okazało się, że to była właśnie ta wilczyca. I to były właśnie jej dzieci. Moi drodzy, jeśli dzikie zwierzę, które kieruje się instynktem, prawda? Kieruje się instynktem, a więc pewnymi odruchami, które ma wbudowane w swoje ciało, potrafi zachować się wbrew temu instynktowi, wbrew poczuciu głodu i żywić wdzięczność za to, co stało się dobrego i potrafi się odwdzięczyć, to czy my naprawdę musimy stale powtarzać, że jako grzesznicy będziemy wciąż grzeszyć, bo taka jest nasza natura? A może przemyślelibyśmy sobie, jak daleka jest nasza wdzięczność do Boga? Bo może ledwie jest jej tam na dnie w garnuszku. A powinien być ten garnuszek pełen wdzięczności, jeśli pomyśleć o tym,
ile nam Bóg wybaczył i z czego nas wyciągnął. Więc chyba jest najwyższy czas, żeby powiedzieć, no choćby tak jak mówią alkoholicy niepijący, prawda, jest taka grupa ludzi, którzy wpadli w uzależnienie, ale przestali pić. Oni mówią, jestem alkoholikiem, tam na imię mam tak, a tak, od tylu, a tylu lat niepijącym. Tak, są tacy ludzie, alkoholicy niepijący. Czy nas nie stać na to, żeby być grzesznikami niegrzeszącymi? To powinno być naszą ambicją, naprawdę. To sięgnijmy do listu do Rzymian, 6 rozdział. Skoro już tak mówimy, to jeszcze powiedzmy wyraźnie, zdecydowanie. List do Rzymian, 6 rozdział. A tam apostoł Paweł pisze tak, począwszy od wiersza 11. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Uważajcie siebie za takich ludzi. Tak się traktujcie. Tak o sobie myślcie. I dalej wiersz 12. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Oczywiście tak się stanie. Tak się stanie. Ale wtedy, kiedy ty, bracie, siostro, poważnie potraktujesz Boga z Jego zaproszeniem, poważnie potraktujesz Jego moc i powiesz, zrób coś ze mną, Boże. Ja przypominam sobie pewną siostrę. Ona po latach pewnej tułaczki poza zborem zechciała wrócić, ale miała pewne problemy dotyczące właśnie życia, praktycznego życia. I wiedziała, że musi z tym się rozstać. Ona miała nawet wspaniałe uzasadnienie tego, że nie powinna tego robić. Kiedyś mi to wyłuszczyła, to jakieś pół godziny trwało mniej więcej. Po czym ja powiedziałem, że to jest bardzo piękna wypowiedź, ale ja kompletnie w nią nie wierzę i uzasadniłem dlaczego. Kiedy pojawiłem się za tydzień, ona była już wolna. I potem opowiadała, jak to było. Ona wstała rano i sięgnęła po tę rzecz, po którą nie powinna była sięgnąć. I w tej chwili przyszła do niej myśl. Przecież my czytaliśmy Biblię i tam jest napisane, że ja jestem wolna. Że ja naprawdę nie muszę tego robić. I odrzuciła to. I więcej nie sięgnęła. Chrześcijaństwo jest doświadczeniem mocy. I jeśli my chcemy mieć coś do powiedzenia drugiemu biednemu człowiekowi, znękanemu życiem, to musimy samych siebie umieć postawić jako przykład i powiedzieć, da się zrobić. Jezus ma moc. Miał ją nie tylko 2000 lat temu. Do dzisiejszego dnia ta moc nie straciła nic w znaczeniu. Możesz jej doświadczyć. Czwarty element tego pierwszego przesłania to sobota. Oddajcie pokłon temu, który stworzył. Ach, no to oczywiście wiele tutaj można by mówić, ale moi drodzy, my sprawę moralnej ustawy dobrze i ona też określa naszą tożsamość. Ale ja chciałbym cię zapytać, bracie, siostro, właściwie no, postawić dwa pytania. Związane z tym, jak wygląda twoje podejście do soboty. Czy gdyby Chrystus tak niespodzianie, abstrahując od tych różnych teologicznych niemożliwości, ale gdyby tak Chrystus w następną sobotę chciał przyjść do ciebie do domu i powiedział, słuchaj, ja bym tę sobotę mógł spędzić, to jak myślisz, czy dobrze by się czuł w twoim domu, spędzając z tobą, z twoimi bliskimi sobotę? Czy on naprawdę by się dobrze czuł? I drugi
Drugie pytanie, podobne do tego. Czy ty albo czułabyś się z nim? Wyobraźcie sobie, że Chrystus powiedział Radzie Zboru, że przez najbliższy miesiąc będzie sobotę spędzał u wyznawców. A więc kto tylko będzie chciał, niech się zapisze i on całą sobotę będzie spędzał w tym domu. Zastanówcie się, jak długa byłaby lista chętnych? Czy naprawdę pokrywałaby się z listą wyznawców, z listą zborową? No i drugi anioł za tym pierwszym i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. To jest dobra nowina. To jest bardzo dobra nowina, bowiem dzisiaj Babilon osiągnął niebezpieczeństwo. O ile jeszcze nie tak dawno był siłą prześladowczą, o teraz stał się potęgą, za jak jest napisane w 13 rozdziale i w wierszu 3. Jest to potęga, za którą cała ziemia idzie w podziwienie. Mówię, ach, jakaż to wspaniała instytucja, a jak stara się dbać o człowieka, się wyraża, jak ciepło, jak serdecznie. Bóg mówi, dzieci, nie dajcie się zwieść. To jest upadły system. A już prorok Jeremiasz w swojej księdze wyjaśniał, że to jest system niereformowalny. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Babilonu uleczyć się nie da. Gdyby to zaistniało, to przestałby być Babilonem. Ale on do końca takim pozostanie. Więc to, że my dzisiaj możemy spoglądać na rzeczywistość i chronić się przed tym nieszczęśliwym zachwytem i utrzymywać pewien dystans i mówić nie, to co tamta strona prezentuje, to jest zwiedzenie. Nie wolno za tym iść. To tylko dlatego, że Bóg nam to wyjaśnia w swoim słowie. Upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. My to mamy w naszej doktrynie dobrze pomieszczone, dobrze rozpracowane. Ale pytam cię, bracie, siostro, co jest w twojej duszy? Czy ty w to wierzysz? Czy może mówisz, powinniśmy się zbliżyć, bo Babilon się zmienił. Babilon już nie jest taki, jaki był. A przecież tam też są ludzie, trzeba tych ludzi ratować. Co ty dzisiaj mówisz o tym, bracie, siostro? A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Brzmi to minorowo, ale moi drodzy, życie w grzechu jest minorowe. Naprawdę. Nie można oczekiwać, że Bóg będzie się euforycznie wyrażał o tym, co w tej chwili jest na ziemi. Bowiem grzech osiąga swoje szczyty, czy jak ktoś woli, swoje dno. Zauważcie, że zachowania, już nie będę przykładów wyciągał, ale pewne zachowania, które no, wcześniej ludzie popełniali, złe zachowania, ale ludzie się dopuszczali ich. Były naganne, tak były oceniane i sprawcy się wstydzili, to w tej chwili mamy inne zjawisko. Grzech jest popełniany w sposób butny, w sposób manifestacyjny i nie tylko nie ma mowy o wstydzie, ale ludzie mówią, spróbujcie nam zabronić, to my wam pokażemy dopiero, gdzie raki zimują. Taki jest grzech dzisiaj. Czy dziwi nas to, że Bóg mówi, jeśli ktoś odda pokłon temu systemowi, jeśli ktoś za tym pójdzie,
to poniesie tego konsekwencje, wieczne tego konsekwencje, po prostu zostanie zniszczony. No nie dziwmy się. Grzech w Bożym planie nie ma prawa istnieć wiecznie. Jest zamierzony czas na to, żeby każdy mógł się rozeznać w tym, co dobre, a złe, co prawe, co lewe, co Boże, co diabelskie. I żeby każdy podjął decyzję, po której stronie chce stanąć, gdzie chce być. A więc dobrą nowiną w tym poselstwie jest to słowo jeżeli. Jeżeli ktoś odda pokłon. Nie wszyscy muszą. Pomimo tego, że Babilon uwodzi, że kokietuje, nie wszyscy muszą podlegać zwiedzeniu, bowiem Bóg w swoim słowie objawia kulisy. I kolejny element, który jest bardzo pocieszający w tym poselstwie, to wiersz 12. Tu się że wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary. Okażą się wkrótce wieczne skutki trwania w dobrej decyzji. Jest prawdą, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie daje zbawienia, ale pokazuje dobrą, gwarantowaną drogę do zbawienia. Jest również prawdą, iż prawo Boże nie daje zbawienia, ale wyraźnie mówi, jak w obrębie stać, jak tego zbawienia nie stracić. Jest prawdą, że uświęcenie, które wypracowuje w nas Duch Święty, nie daje zbawienia. Ale jest też prawdą, że jeśli go zaniedbać, to zbawienie się straci. A więc odpowiedzcie sami na pytanie, czy Kościół Adwentystów nie Dnia Siódmego jest dziś potrzebny, czy nie? Czy nasza tożsamość adwentystyczna rzeczywiście sprawia, iż możemy powiedzieć, jesteśmy takimi samymi grzechami jak inni? Niczym się nie różnimy pod tym względem, jeśli chodzi o naszą naturę. Ale jednocześnie jesteśmy inni, ponieważ mamy dzięki łasce Bożej zrozumienie tej prawdziwej drogi, która ratuje człowieka. Potrafi powiedzieć, on, Jezus jest Pacielem. I potrafi to powiedzieć w sposób odpowiedzialny, uznając nie tylko bogactwa wynikające z ofiary krzyżowej Chrystusa w postaci przebaczenia, ale również i dobrodziejstwa wynikające z pełnego, codziennego oddawania siebie Bogu i chęci prowadzenia życia z Bogiem i dla Boga. Dlatego, moi drodzy, będąc przekonanym o tym, że powinniśmy dbać o naszą tożsamość, chciałbym na koniec listu Pawłowego do Efezjan. List Pawłowy do Efezjan. I przeczytać tam pewną wypowiedź. Na ogół cytuje się przy omawianiu pewnych spraw małżeńskich. Ale ja dzisiaj odniosę ją właśnie do kwestii tożsamości adwentystycznej. 5 rozdział do Efezjan. Czytam od wiersza 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Apostoł napisał, że Chrystus tak umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. Mamy dość różnych wypowiedzi, dość wersetów, mówiących o tym, że Bóg ukochał każdego człowieka indywidualnie. To prawda. Ale tu mamy wypowiedź mówiącą o tym, że Bóg umiłował również Kościół w taki sposób, że wydał zań samego siebie. Co to oznacza w praktyce?
że pomimo ułomności, które wykazujemy jako ludzie, pomimo ułomności funkcjonowania niektórych zborów, powinniśmy kochać Adwentystów Dnia Siódmego. Powinniśmy pracować na rzecz tego Kościoła. Ile kto może? Powinniśmy pracować. Powinniśmy zapraszać do tego Kościoła, nie szacując, czy zbór jest godny, czy nie jest godny, żeby zapraszać obcych. To nie jest twoja sprawa. To jest Boża sprawa. Do Kościoła zawsze należy zapraszać. I powinniśmy być wdzięczni Bogu za Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, za naszą adwentystyczną tożsamość. Amen. Pozwólcie, że podziękujemy jeszcze Bogu. Łaskawy Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony ponad wszystko, że wydobyłeś nas ze świata grzechu i ciemności i że nie pozostawiłeś nas w osamotnieniu, ale czuwasz nad nami i przez Ducha Twojego Świętego kształtujesz nas, abyśmy się dobrze czuli kiedyś w niebie, wśród istot czystych, nieskalanych. Bądź uwielbiony za to, że pracujesz również i nad swoim Kościołem, który powołałeś, któremu zwierzyłeś ściśle określoną misję, ściśle określone poselstwo. Ustaliłeś jego tożsamość. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy z radością myśleć o swoim powołaniu do tej wspólnoty, do tego Kościoła. Niech łaska Twoja sprawi, abyśmy zawsze potrafili się cieszyć z tego, a jednocześnie abyśmy dbali zawsze o to, by nie przynosić Ci wstydu i nie sprawiać bólu swoim postępowaniem. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę Cię o to, Panie, dziękując za wszystko. Amen.